Gdzie w Szczecinie można najładniej wyznać miłość? Macie takie miejsca upatrzone? Czy też może... Łóżko. No pewnie. Nie. Na cmentarzu na przykład, do grobowej deski. To wybije zegar na przykład, no. O, gdy zegar wybije, można wyznawać miłość, tak? Szczecin w ogóle ma dużo fajnych zagątków. Jeszcze jest to jezioro szmaragdowe. No. Do walentynki to mi miłość wyznawał wie pan Zenawa Chrobrego i było całkiem bardzo romantycznie. Jesteście nie pierwsi Wawy Chrobrego, rzeczywiście. No. Wszędzie. W którym miejscu? W każdym miejscu? W każdym miejscu i o każdej porze. I o każdej porze. Trzecie się do tego nadaje. Tak, jak najbardziej. Świetne, no. Myślę najprędzej w Różance. Na, właśnie, pierwsza taka odpowiedź, Różanka, prawda? Bo to jakby nowe miejsce od niedawna, wśród róż, to piękne, nawet tam można wiersz powiedzieć chyba. Co? Być może i tutaj jest też. Na Starówce? Tak, tak. Nikt tego nie powiedział właśnie, to jest ciekawe. No, także no, tutaj ma swój klimat, kamieniczki, uliczki wąskie, także gdzieś może tutaj na pewno. Idźmy do syna mojego, który tu właśnie wyznawał miłość. Aha. Gdzieś tutaj właśnie, nie wiem, w Urzędzie Stanu Cywilnego. To pięknie. Tak, a tutaj było przyjęcie w restauracji. Także... Dołączenie miast poprzez wspólne wyznawanie miłości. Tak, no chyba raczej na zamku. Na zamku, tak? Najbardziej, znaczy mi się tak chyba wydaje. Tak. Ale jak ma miłość być wyznana, to bynajmniej ważne, żeby było szczerze.